Kolejne z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności i pana przewodniczącego też proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Praworządności odbyła się w dniu 20 sierpnia o godzinie 18.30. Zgodnie z listą obecności uczestniczyło 5 członków komisji, a zatem forum było pełne. Na posiedzeniu komisji mieliśmy gościa, panią Mariolę Łódzką. Przyjęto następujący porządek obrad, wystąpienie przybyłego gościa, zapoznanie się z bieżącą korespondencją, dyskusja i zamknięcie obrad. Pani Mariola Łódzka przedstawiła problem zachowania bezpieczeństwa na Orliku przy ulicy Bujaka 15. Z uwagi, ona przybyła szczególnie po to, ażeby z policją i strażą miejską można było ustalić kontrolę i patrole na terenie Orlika. Niestety nie było przedstawicieli Straży Miejskiej Policji, w związku z czym pani Mariola Łódzka zapowiedziała, że przyjdzie na kolejne spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i prosiła, żeby powiadomić Straż Miejską i Policję, żeby była na posiedzeniu. Pani Mariola Łuska również wniosła, znaczy nie tyle wniosła, co pytała się, jak zrobić, ażeby na terenie Orlika zamontować przynajmniej jedną kamerę. Jest nawet gotowa do tego, ażeby zrezygnować z pieniędzy, jakie dostała na ten rok, w sensie 6 000 zł. W zamian, żeby przełożyć to na montaż tej kamery. Została się odcina organizowanie imprez, a nie na... No, ale żeby po prostu podnieść, zmienić uchwałą przeznaczenie tych pieniędzy. Byłbym ostrożny. Ja jej powiedziałem, że no, musi wystąpić do Rady czy do Zarządu Dzielnicy, żeby ewentualnie tą sprawę można było rozpatrzyć, bo nie tylko jeszcze środki są ważne, ale jeszcze czy istnieje możliwość i montaż, znaczy dołożenie jeszcze jednej kamery do już no, całego stanowiska w szkole. Miała złożyć takie pismo, nie wiem, czy złożyła. No ja jej proponowałem, że im po 20 tam ile 7 zł są atrapy, można byłoby kupić taką atrapę i założyć. Na początek. Następnie komisja rozpatrzyła szereg pism, które przyjęła do wiadomości. Z ważniejszych pism to są sprawozdania Straży Miejskiej, Policji oraz Komendy Straży Pożarnej odnośnie wykonania zadań w pierwszym półroczu bieżącego roku. Komisja przyjęła do wiadomości. No i dużo różnych takich jeszcze pism od mieszkańców odnośnie własnych jakichś propozycji, które również komisja przyjęła do wiadomości. Jeszcze z takich ważniejszych to jest pismo Małopolskiego Towarzystwa Społecznego odnośnie rozbudowy systemu monitoringu na osiedlu Kurdwanów obejmującego budynki Bujaka 2, 4, 6, 6, 8 oraz Żaka 21. Na tym komisja zakończyła obrady o godzinie 19.30. Czy macie państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności? Nie ma.